Dzień dobry. Za chwilę wystąpi przed wami nowy prezydent WTF City, pan Trump. Jednak zanim to nastąpi, ważna informacja. Na zgliszcza starego WTF City leci bomba atomowa. Co? Jak to? Gdzie jest Trump? Niech on coś zrobi! Dokładnie! Gdzie jest Trump? Gdzie jest teraz Trump? Aktualnie pan Trump sobie śpi. Ale jak tylko się obudzi, gwarantuję, że coś zrobi. Co? Jak to śpi? Czy nie powinien mieć jakichś zastępców, którzy teraz przyjęliby stery i uratowali WTF City? Pan Trump twierdzi, że nie potrzebuje żadnych pomocników, zastępców, następców, ani ministrów od spraw. Pan Trump twierdzi, że wystarczy, że zbudujemy mur i to nas przed wszystkim uratuje. Jak uratuje? Muru jeszcze nie ma, a bomba atomowa już na nas leci. Zróbcie coś! Pan Trump przed pójściem spać apelował, by nie wpadać w panikę. Apelował, że wszystko będzie dobrze. Znaczy, tak, nie wiedział, że nad ranem poleci na nas bomba atomowa, ale... no cóż, nikt tego nie mógł przewidzieć. Czekajcie, zobaczę, czy dalej śpi. Tak, pan Trump dalej śpi. Czekamy, aż stanie i wtedy wygłosi swoje referendum o tym, jak to będzie cudownie rządził, jak wybudujemy mur oraz co tutaj będzie robił, by miasto WTF City kwitło w pełni. Ej, ziomeczku, ale za kilka minut nie będzie już czego ratować, nie będzie żadnego WTF City, zostaniemy na zawsze unicestwieni i to w takiej chwili. No właśnie, może powinniśmy mieć jakąś ligę superbohaterów albo kogokolwiek, żeby mógł ratować nasze miasto, a nie, że Trump twierdzi, że on sam wszystko zrobi. Uspokajam, Trump nie powiedział, że zrobi wszystko sam. Przecież sam nie zbuduje muru, głupki. Wy musicie go zbudować, także nie zrobi wszystkiego sam. Czekamy, aż stanie. Ludzie, zróbmy coś, przecież zaraz nas nie będzie, zaraz zostaniemy unicestwieni! No właśnie, powinien być osobny minister obrony, minister finansów, minister wszystkiego, by to miasto jakoś dało radę! I minister kopania! Nie zapominajcie o ministrze kopania! Ludzie, ludzie, spokojnie! Do wylądowania bomby atomowej mamy jeszcze kilka sekund! Spokojnie, nie panikujcie! A co z nowymi imigrantami? Przydaliby się jacyś imigranci w mieście. Nowe twarze, nowe persony, nowe charaktery. No i ulice, i budynki. Gdzie ulice i budynki? Spokojnie, spokojnie, Trump zaraz wstanie i wszystko nam wszystkim opowie. Nie panikujcie, ludzie! O, kurde, w sumie mamy chyba tak z 2 sekundy do wybuchu, więc... Okej, możemy tak panikować? Okej, mili państwo, to się może faktycznie źle skończyć, chyba nie damy rady. Delta, alfa, podaj koordynaty. Okej, mam. Co? Kim ty jesteś? Jestem nowym ministrem obrony, uratowałam wasze miasto. Co? Jak się to znalazłaś? Przyjechałam taksówką. Beep, beep.